Ciekawa wyszła ta ankieta, bo ja bardziej czekałem na zrecenzowanie tej płyty. Naprawdę. Tej płyty, którą już między wierszami już pewnie się pojawiła w innej recenzji. No tak, bo trochę te wyniki ankiety mogą dziwić, bo jakby to właśnie tylko ta płyta miała iść na ogień, ale ostatecznie kupno właśnie Me and the Man oraz oczywiście Vadera spowodowało, że jednak trafiło to na ostatnim miejscu, może nawet i lepiej, bo to chyba jak na razie jedna z najlepszych płyt roku 2020, a mówimy tu oczywiście o What's the Dead Man's Say w wykonaniu zespołu Trivium, czyli no, zespoł, którego już wcześniej wspomniałem przy okazji właśnie tej pierwszej płyty, czyli Me and the Man. Oczywiście New Song, New Man, New Song, Same Shit, gdzie oczywiście to wystąpił oczywiście wokalista tego zespołu, Matt Hardy. No i wtedy zapowiedziałem tą płytę, no i przyszła pora, żeby ją zrecenzować. No i oczywiście, zanim zaczniemy kawałek po kawałku i powiedzieć się dlaczego ta płyta robi największe wrażenie ze wszystkich, warto zasubskrybować kanał, no i zalajkować ten film, no i przyjrzeć się socialom, jakie tam są w opisie, w ogóle do wszystkich linków. A teraz bez sergieli zaczynamy. Pierwszym utworem jest oczywiście Nine, czyli ta rzymska dziewiątka, rzecz jasna, która jest oczywiście instrumentalem na prawie 2 minuty, która oczywiście jest całkiem dobrym, która jest dobrym wstępem do całości, zresztą tym bardziej do następnego utworu, zwłaszcza sama konstrukcja przypomina trochę takie opery, trochę takie, no wiadomo, no troszkę jest tam skrzypców i gitary, no wszystko sama na konstrukcję utworu jest dosyć skomplikowana, ale jak wiadomo, kolejny utwór, który oczywiście ten utwór zapoczątkowuje, jest po prostu masterpiece'em wśród tego wszystkiego. What's the dead man say? It's just the trees. What's the dead man say? You can't let go. Mowa tu oczywiście o tytułowym What's a Dead Man Say, czyli utworze dosyć długim, po ponad 6 minut z parę sekund z hakiem, który jest naprawdę fenomenalny i co ciekawe jest to drugi promujący singer tą płytę. I naprawdę tam jest dużo konstrukcji, takie szalone solówki, no i znowu mamy tu takie wprowadzenie jak z opery, no i nie wspomnąc o tekście, który zapada w pamięć, to jest po prostu kwintesencja dobrego Triviuma. Naprawdę to jest jeden z lepszych utworów, jaki w 2020 roku dało mi było słuchać. You're a catastrophe! Kolejnym utworem jest Catastrophic, czyli pierwszy singiel, który promował tą płytę. I powiem szczerze, że też jest naprawdę na solidnym poziomie. No co prawda mniej złożony, ale nie zabrakło oczywiście pod dobrego wokalu i gitar. No co tu dużo mówić, co prawda nie jest to poziom What's a Dead Man Say, ale jest to równie wysoka pozycja, jeśli chodzi o singla roku, bo chyba coś czuję, że konkurencja będzie zawarta. Kolejnym utworem jest oczywiście Amongst the Shadows and Stoners, czyli kolejny utwór troszkę skomplikowany w dziedzinie, bo nie zabrakło oczywiście różnorodnego tempa, parę częstego utworu i jest wspomnąc już o paru dobrych gitar i wokali. Tyle mogę powiedzieć. No i fun fact, to jest ostatni chyba utwór, który promował tę płytę. Dokładnie nie pamiętam, ale na pewno chyba był to ostatni utwór, który promował tą płytę. As it bleeds into me, that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me, that...
kolejnym utworem jest Bleed Into Me, czyli jeden, no trzeci najlepszy singiel na tym calusie. I płycie, bo powiem szczerze, że to jest utwór dużo spokojniejszy niż do tego, który wam przyzwyczaił, czyli wiecie, szybkie granie na złamanie karku. No może nie aż takie na złamanie karku jak w przypadku Dragon Force, bo Dragon Force to bardziej szybciej to robi. No ale tutaj mamy wolniejszy utwór, który jest naprawdę prześliczny, z pięknym wokalem oraz gitarą, rzecz jasna. No dobrze dopracowaną, no po prostu piękne riffy, no i wszystko w całości wygląda naprawdę fenomenalnie. Teraz troszkę przyspieszamy do The Funnest, czyli oczywiście utworu, który ma bardzo fajne wokale, ale no i rzecz jest tej, te gitary, rzecz jest wspomniane wcześniej. No i jest po prostu, no okej, okay, jest spoko, nawet mi się podoba. Kolejnym utworem jest Sickness Into You, który na początku ma dosyć wolne tempo, ale z czasem oczywiście rozpędza się dość mocno, bo nie wspomnę już o gitarach, które są oczywiście szybkie i dynamiczne. Sam utwór w sobie też dynamiczny jest. No, czy oczywiście wokale, które co ciekawe są nieco wolniejsze od samego utworu, więc wszystko się zgadza. Scaring the Ashes, czyli utwór, który już troszkę mniej mi się podoba, mimo zwolnionego nieco tempa i nawet fajnych wokali. To nie jest już to utwór, który już mi tak bardzo przypada do gustu, rzecz jasna, ale nie oznacza to, że nie jest on, rzecz jasna, słaby. Można to powiedzieć, że może być, ale szału nie ma. Kolejnym ciekawym, no a zarazem no troszkę mniej fajniejszym utworem jest oczywiście Believing the Arc to Fear. No oczywiście utwór jest dużo wolniejszy, no co to oczywiście... No jest to oczywiście to przedostatni utwór, no spoko, wyglądają też wokale, no ale ten utwór wypada trochę najbladziej z całości niestety. No ale jeszcze to nie zaniża płyty. A teraz zostaje nam ostatni utwór, który już jest dużo fajniejszy. Ostatnim utworem jest oczywiście przeczytam The Ones of the Live Behind. Tak, to jest utwór, który na zakończenie dobrze spina tą całą płytę, jest dużo wolniejszy. Oczywiście zabrakło nieco szybszego tempa, który zawsze narzuca Trivium. I oczywiście ta piosenka jest taką moją już kolejną najlepszą tą piosenką na całej płycie. I sumując, sama płyta jest naprawdę bardzo dobra i solidnie wykonana. Już się wspomnę, że sama płyta również ma solidny czas trwania, który według Apple Music wynosi aż 47 minut, czyli no wystarczająco długo, aby zainteresować rzecz jasna słuchacza. Nie wspominając już o tym, że naprawdę jest to godny konkurent do innych płyt. Jeszcze to nie będzie koniec tych płyt, bo oprócz oczywiście Trivium, no to wiadomo co zawalczyć jeszcze w podsumowaniu, ale jeszcze zdobędę inne. Jeśli chodzi o samą What's the Dead Man Say, to jest oczywiście 9,5 na 10. No i się w ten sposób żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.